podległych suwalskiemu samorządowi szkołach w ubiegłym roku pracowało ponad 1000 nauczycieli, z czego 780 to nauczyciele dyplomowani, 167 mianowani. Mieliśmy też 101 nauczycieli kontraktowych i 21 stażystów. Przyjrzyjmy się ich ubiegłorocznemu wynagrodzeniu. Zgodnie z przyjętym podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Suwałkach sprawozdaniem, w terminie od stycznia do grudnia ubiegłego roku nauczyciele dyplomowani zarabiali średnio po 5065 zł miesięcznie. Pensje nauczycieli mianowanych opiewały z kolei na kwotę ponad 3900 zł. Wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wynosiło średnio około 3000 zł. Najmniej zarabiają oczywiście stażyści. Na ich konto wpływało średnio miesięcznie po około 2700 zł. Oczywiście od pozyskanych kwot nauczyciele, jak każda inna grupa zawodowa, musieli odprowadzić pochodne. W ciągu ubiegłego roku liczba nauczycieli na poszczególnych szczeblach zmieniała się. W szkołach przybyło kilku nauczycieli dyplomowanych i kilkunastu kontraktowych. Ubyło zaś nauczycieli mianowanych, również o kilkanaście osób oraz stażystów. Łącznie poniesione zgodnie z kartą nauczyciela wydatki w przypadku najlepiej opłacanej grupy nauczycieli, czyli dyplomowanych, wyniosły ponad 48 milionów 500 tysięcy w skali roku. Z kolei na wynagrodzenia nauczycieli mianowanych wydano ponad 8 milionów 770 tysięcy, a ponad połowę mniej, około 4 miliony 13 tysięcy na kontraktowych i 823 tysiące na stażystów.